Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj ma być ładny dzień. Tak jak mówię, 14 października, także na październik już tego słońca nie wiadomo ile nie ma. Ale zobaczymy dzisiaj, ja zobaczę, wy zobaczycie, już troszeczkę to obserwuję, jak najnowsza moja instalacja, czyli kolektory heatpipe. Tutaj mamy kolektory rurowe, 66 rur, wpakowane jest w układ na glikolu, jeszcze na razie na takim niskociśnieniowym, bo jest zbiornik wyrównawczy tutaj i to nam grzeje najpierw 300 litrów, a później jak za dużo jest tych 300 litrów, 300 litrów nagrzeje się do 65 stopni. Ja wam wszystko wytłumaczę troszeczkę na temat Legionelli, też w tym układzie wam wytłumaczę, dlaczego ja tej Legionelli, no chodaj Boże, żebym dalej nie miał, nie będę miał, także. O, brygada wyszła, już się wygrzewają na kamyczku, elegancko. I tak. Bo się zawiesiłem. Czyli tak, mamy instalacja, tutaj już jest rura karbowana. W takim już to specjalna rura, tak jak ma być. Słuchajcie, puszczona. Tutaj mi wychodzi z domu, musiałem skrócić obieg, bo normalnie to bym szedł tam daleko, daleko i wracał. Tutaj nam wychodzi zimny glikol, wchodzi nam do kolektora. O, przejdę trochę od przodu. Kolektory połączone są szeregowo. Liczymy tak, to jest pierwszy kolektor, drugi, trzeci. Na wyjściu z każdego kolektora, pierwszego, drugiego i trzeciego, mam czujniki temperatury, także mogę obserwować, o ile każdy podnosi. I też wiem, jaka temperatura wchodzi do kolektora. Nie mam na razie żadnego ciepłomierza. I nie mogę tego policzyć, ile kilowatów, ale po temperaturach chociaż inaczej. Dla mnie jest ważne, żeby mi ciepłej wody nie brakło i nie musiał dogrzewać. A jak będę musiał, to i tak dogrzewam. Ale na mnie tutaj atakuje, co, gościu? Dogrzane będzie pompa ciepła z off-gridu. Także słuchajcie, chodźmy na liczniki zobaczyć, jak to wygląda na starcie temperaturowo, bo układ już wystartował. Elektryk się ładuje elegancko, trzeba korzystać z pokody, słuchajcie. Trochę światła. Tu jest jeden zbiornik, który nagrzewam właśnie układem glikolowym, to jest ten zbiornik. Później jest zbiornik 500 litrowy, który się znajduje tutaj za ścianą. Schowany jest, jest taki 500 litrowa nierdzewka wstawiona, słuchajcie. Tutaj mam monitoring. Dlatego mówię, że jeszcze nie ma tego sterownika takiego profesjonalnego, tylko mój stary układ i on się sprawdzał 9 lat. Także na razie też się sprawdza. Temperatura na wyjściu z pierwszego kolektora, na wyjściu z drugiego i na wyjściu z trzeciego kolektora. To jest T2, a T1 to jest temperatura zbiorniku. Także startujemy mniej więcej 43 stopni. Pamiętajmy, ta woda teraz, jak glikol wejdzie gorący, ta woda zacznie w środku krążyć i te temperatury się wymieszają, także liczy się, tak powiem, końcowo-dniowy taki w miarę uzysk tej temperatury, jak można tak powiedzieć. A tutaj wam wytłumaczę, jak wygląda u mnie ten układ. Podobnie jak stary układ, tylko się zmieniło, że są trzy kolektory heatpipe, 66 rur. Glikol gorący płynie do wężownicy. W pierwszym zbiorniku, pierwszy zbiornik jest zabezpieczony przed przegrzaniem w ten sposób, że tak, mamy tutaj normalną pompę obiegową, ale też jest druga pompa obiegowa. Ta druga pompa obiegowa jest sterowana sterownikiem z drugiego kolektora. Jeśli na tamtym kolektorze pojawi się o 80 stopni, nie, 70, przepraszam, bo na pierwszym kolektorze, jeśli się pojawi 80, nie, dobrze mówię, przepraszam, bo ja już to zmieniałem parę razy. Tak, jeśli tu mi się pojawi 80, to tu będę miał już 90 stopni. Włącza się druga pompa obiegowa, która nie ma żadnych ograniczeń w przepływie i goni ten glikol jak najszybciej się da. To jest jedno zabezpieczenie. Drugie zabezpieczenie jest, to jest takie, że jeśli na powrocie tutaj układu pojawi mi się temperatura 55 stopni, zawór trzydrogowy, słuchajcie, który znajduje się tutaj przy tym zbiorniku, puszcza obieg wtedy na drugą wężownicę glikolową. Czyli wtedy nie mam obiegu krótkiego, tak jak tutaj,
tylko wtedy mam obieg długi przez drugą wężownicę, a tutaj te 500 litrów zagrzać to trzeba i trzeba i trzeba kręcić. Trzecie zabezpieczenie to jest kierunek instalacji, bo nie powiedziałem na początku, południowy wschód to jest kierunek instalacji, także po południu ja już nie mam praktycznie słońca na kolektorach, to też mnie ratuje, dlatego jest ich więcej, żeby wyłapać tą energię właśnie w okresie przejściowym. O właśnie, nie powiedziałem o tym jeszcze. Właśnie, instalacja pod kątem 55 stopni, kierunek południowy wschód. Dlaczego południowy wschód? Pierwsze co to, żeby to też pod domem jakoś wyglądało wreszcie, a nie jakieś ulepy całe wieczne u mnie. A drugi temat, ja mam tutaj wschód, tutaj mam, a południe mam, słuchajcie, tutaj. I na okres przejściowy, zimowy, tylko tą połać tutaj mam otwartą. Nawet w tych okresach zimowych solar trackery są poblokowane na południe. Tamto jest na południowy wschód, bo jest zacieniony. Także no niestety w zimie słońca nie ma, a ta ekspozycja jest tylko dla mnie otwarta i z niej, słuchajcie, korzystam ile tylko dam radę. Tak to wygląda w tym temacie i temat właśnie tak jak mówiłem. Może jeszcze właśnie teraz to co mówiłem o Legionelli, bo dużo osób mnie pyta, że ja tutaj mam tych zbiorników sporo. Jak widzicie jest 500, później jest 150 i na końcu jest 300 litrowy zbiornik, także daje nam te 950 litrów ciepłej wody użytkowej. Jeszcze zabezpieczenie przez Legionellę to jest ciągły przepływ. Te zbiorniki nie są jak z boku, tylko cały czas. Co wpływa do tego, musi przepłynąć przez ten i wylecieć i wlecieć. Drugie zabezpieczenie to jest to, że ten zbiornik jest albo ciepły, albo zimny. No przeważnie jest zimny, chyba że jest lato, to wtedy on jest tylko buforem. Ten jest przelotowy i tutaj się nic za bardzo nie dzieje. No tu jest najbardziej takie, mogłoby się ta Legionella rozwijać. Tu średnie się te temperatury dla niej dobre między 20 a te 55 stopni, jakoś tak ona lubi się w tych temperaturach właśnie rozwijać. Niżej się nie budzi, a wyżej ginie, powyżej 65 stopni. A to jest zbiornik gorący. I o co właśnie chodzi? Ten zbiornik jak układ solarny go nie dogrzewa, a pompa ciepła go grzeje, to jest przynajmniej raz do miesiąc przeze mnie grzany do 60 stopni, bo to jest tutaj na górze, na nim jest pompa ciepła. Grzeje go na 60 stopni, bo więcej nie można tą pompą, czyli wygrzewam go na maksa. Ale jeśli kolektory go grzeją, to on osiągając temperaturę 60 stopni, ponad 60 stopni, tam 62-63, zależy jak tam się ułoży. I jeśli na powrocie, tutaj właśnie mam na powrocie czujnik temperatury, co wam mówiłem, że wiem ile mi wchodzi do kolektorów, tutaj jeśli na tym czujniku jest 55 stopni, to wtedy ten czujnik dopiero przełącza zawór trzydrogowy i puszcza te 55 stopni na drugą wężownicę. To jest właśnie ważne, ale ten zbiornik już pierwszy wtedy ma ponad 60 stopni i każde dobijanie, bo wtedy glikol płynie już 85 stopni, każde dobijanie go i podnoszenie temperatury już powyżej tych 65 stopni. Pamiętajmy, że wężownica jest w połowie zbiornika, w dolnej połowie zbiornika, ciepło idzie całe tu wszystko do góry, także tutaj u samej góry jest jeszcze więcej za 70, bo mierzona temperatura jest na środku zbiornika. Ten zbiornik jest odkorzany za praktycznie każdym dniem słonecznym, tu jest ponad 65 stopni w tym zbiorniku, dlatego ten jest zbiornik najważniejszy, bo on zabija wszystko, co by się chciało tutaj wykocić albo w tym zbiorniku wykocić. Także tak suma summarum, ten zbiornik ogarnia wszystko, czyli zabija temperaturowo wszystko i steruje też całym układem, czyli pompy obiegowe mają gonić szybciej, wolniej. No trochę się zgadałem, pewnie połowa ludzi tego nie rozumie, ale po to jest ten układ tutaj pokazany, żeby zobaczyć jak to jest prosto rozwiązane, tylko dużo o tym mówienia tak naprawdę. Także słuchajcie, startujemy. Tak jak mówiłem, słuchajcie, 43 stopnie jest na zbiorniku 300 litrowym. Tego drugiego nie liczę, bo jak się włączy bypass na niego, to i tak przemiesza, bo już w październiku nie ma na tyle słońca, żeby go dogrzało. On się na pewno pod koniec, nie dnia, tylko koło południa uruchomi, a tutaj sobie dzisiaj poobserwujemy temperatury. Ale jak widać, bardzo ładnie podnosi z pierwszego, inaczej, do pierwszego wpływa już 30 stopni. Wypływa z niego 46, bo z zimnego na ciepło lepiej podnieść,
Później 46 podnosi na 54 i 54 nam podnosi na 60,5 stopnia. Także bardzo ładnie nam te temperatury podnosi. 43,6 mamy na kolektorach. No i zobaczcie, miał być wspaniały dzień, a patrzcie co się dzieje. Także testy tym bardziej ciekawe będzie, że no warunki jak to w październiku, ma być super pogoda, a jednak kiepsko. Także lecimy z tematem dalej. No chmurka wyszła, ale układ sobie jeszcze daje radę. To jest pompa obiegowa ustawiona na chyba z 5 litrów, bo to ja tak powiem wam, nie mam czym tego pomierzyć. Ale według woltażu, tutaj mam pompę ograniczoną na woltażu. Na nią teraz idzie około 9,5 V zamiast 12. Dlatego ta pompeczka, to jest taka, zobaczcie, taka malusia pompeczka. Ona 9 lat już u mnie pracuje i nic jej się nie dzieje. Tego pilnuję i mamy 34 stopnie praktycznie wychodzi nam z instalacji. Pierwszy podnosi do 42, drugi podnosi do 47, a trzeci nam to podnosi do 52 stopni, nawet przy takim przy takiej chmurce. Tylko to jest takie właśnie, trochę światła rozproszonego, trochę tego wszystkiego, trochę tego zostało i daje to radę, bo tak jak robiłem film, jak jest zachmurzone, to no nie grzeją i tyle. A jak już się bujną, jak już troszeczkę tej energii w to sobie pozbierają, bo tu jest jednak 10,5 litry glikolu w tych trzech kolektorach tam zmieszczone, to on tak malutko, jak już to się kręci, te wszystkie heatpipe się nagrzewają, te końcówki, to później to się kręci, powiem wam. Nawet po chmurny dzień, jak już ruszy, to tam 5-6 stopni nawet podejrzeje ten zbiornik 300 litrowy, a to jest dużo jak na te 300 litrów. Także na razie się to kręci po malutku, temperatura 46,9, mówię, zmieszanie zbiornika. Lecimy dalej. No, mamy teraz najbardziej optymalne warunki. Prawie 11, jak widzicie po cieniu, już słońce zaczyna uciekać z instalacji i zobaczmy jakie są teraz temperatury na kolektorach. I tak, na kolektory wchodzi 40 stopni. Z pierwszego wychodzi 59, z drugiego wychodzi 68 i z trzeciego wychodzi 76 stopni, także bardzo ładnie tam nam to podnosi. 76, tu jest 40, także 36 stopni, dobrze liczę, podnosi nam temperaturkę i w zbiorniku jest 51,3. No i mamy praktycznie 13, południe minęło, jak widzicie po cieniu rury bokiem idą, tylko że rury mają to do siebie, że póki jedna drugiej nie będzie zacieniała, to one mają gdzieś z jakiego kątu im pada światło. Jak pójdą później, będę robił eksperymenty, bo mogę ekrany podniedać. Nie wiem czy wy mnie słyszycie, bo tak wieje, że ekrany dam tutaj o centralnie pod spód, tam są na wprost takie ekrany, są dedykowane właśnie pod heatpipy, albo dam tutaj, zobaczę jeszcze, widać po cieniach jak tu mniej więcej światło pada. A przy okazji jeszcze, zobaczcie, brama wesela, weseliko. Straż jedzie, wyje, a tam brama weselna jest zrobiona. Także zobaczmy jakie temperatury. I tak, już na kolektory idzie 54,5 stopnia, także za chwilę włączy się zawór trzydrogowy i zacznie pchać na drugi zbiornik. A z kolektora pierwszego wychodzi 70, z drugiego 79 i z trzeciego nam wychodzi, już poczekajmy, 85 stopni. W zbiorniku jest 62,8. I tak jak wam mówiłem właśnie, widzicie, w zbiorniku jest 62,8, tutaj o, a na wylocie jest prawie 55, czyli już tutaj tą legionellę duszę teraz w tym momencie i za chwilę będę buforował w tym drugim zbiorniku to ciepło, żeby właśnie ten cały układ, no, żeby nie grzać tego zbiornika, też nie chcę go wyżej jak 65-70 grzać, bo tu jest woda ze studni, jest dużo kamienia w niej. Także ja tutaj też unikam właśnie zakamienienia zbiornika przez tę temperaturę. Wolę mieć więcej wody w niższej temperaturze niż mniej w wyższej, bo to też sprawność energetyczna jest po prostu inna i nagrzewania tego całego układu. No i w zbiorniku jest już 65 stopni, także zaczęły się cykle bypassu.
Także już te temperatury zaczynają tutaj dziwnie wyglądać, słuchajcie, bo na wyjściu jest 50, rośnie temperatura, podrośnie dalej do tych 56 stopni, to jest tak ustawione, do 54 spada, ma się wyłączyć zawór trzydrogowy i już pierwszy obieg bypassu poszedł, tak jak wam tłumaczyłem. Zbiornik już ma 65 stopni nagrzane, także legionella cała reszta, na powrocie jest 56 stopni, 55, 56. Włącza się zawór trzydrogowy i zaczyna krążyć ten glikol, czyli tutaj wraca do kolektorów już zimny glikol o temperaturze, teraz zbiornik ile ma tam, 15 stopni może, no zobaczcie, no tak jakoś tak, nawet nie, ile tu jest, 10 stopni ma zbiornik i wracać, i zamiast wracać te 56 stopni, co jest normalnie tutaj na wylocie, co mamy tutaj na wylocie, to zaczyna wracać po malutku temperatura no jakieś tego glikolu, nie? Około 10 stopni i zaczyna wychładzać układ. I teraz to będzie tak działało, że po prostu układ się włączy, całość się pozałącza, przejdzie zimny glikol, przejdzie tutaj przez wszystkie i na wylocie temperatura będzie wyższa o 2 stopnie niż temperatura zbiornika. Pompy się wyłączają i z powrotem nagrzewa się, uruchamia. I tak cyklicznie, cyklicznie, cyklicznie będzie to działać, aż ten zbiornik też się nagrzeje. Ale on się nie nagrzeje z tego powodu, że już jest w pół do drugiej i to słońce, no, o 15 praktycznie zejdzie z kolektorów i cały cykl się tak naprawdę grzania skończy. No, wróciłem, jest już po 17, także słońca nawet tam nie ma. U mnie i tak stodoła zasłania. Także tak jak wam mówiłem, słuchajcie, godzina 15 i no w lecie to będzie pewnie późniejsza godzina, ale instalacja nie dość, że później, nie dość, że jest bokiem do słońca, to później słońce już w ogóle wyjdzie po prostu tutaj i ściana będzie robiła cień na kolektorze, także dla mnie to będzie ta ochrona przed przegrzaniem tak naprawdę, ta kolejna, nie, bo przez pół dnia, nawet nie pół dnia, ale 1/3 dnia kolektory nie będą w słońcu, tylko w cieniu, to też na pewno pomoże. Także zobaczmy na temperaturę, jak tam się nam przedstawiają. I tak, no na kolektorach to już nas nie interesuje, interesuje nas, ile jest nagrzany zbiornik. Także zbiornik jest nagrzany do 66 stopni, było 43 stopnie i wiem, że jest cały nagrzany przez to, że jak już powrotem szło 55 stopni, także mam po całości te 300 litrów nagrzane przynajmniej na 60 stopni, to jest na stówę, ale do połowy jest, tak jak widać, 65, to może być 70, w miarę to się wyrównuje, także liczmy 65 jest 300 litrów, czyli to mi spokojnie wystarczy na 2 dni, no u mnie CW dosyć konkretnie idzie. No i co wam więcej mogę, słuchajcie, powiedzieć. Temat ogarnia, wszystko będzie na bieżąco. Jak to w zimie się sprawuje? Sam jestem ciekaw, jak to się sprawuje w zimie. Jak macie jakieś pytania, dawajcie w komentarzach. No mówię, to wszystkiego tak na raz nie wyczaję. Jest dużo pytań właśnie o ciepłomierz. Ciepłomierza się ostatnio pozbyłem. Ale dla mnie ważne jest nie ile jak kilowatów z tego wyciągnę, bo przecież wpiszecie sobie w internet i każdy wie, że z metra kwadratowego kolektory słoneczne są bardziej sprawne od... Co tam drapią? Od... a właśnie, coś wam pokażę. Zobaczcie, jak zbiornik jest nagrzany na full, to spod spodu jest ciepły i wszystkie koty się pod niego pchają, bo tam jest ciepło, po prostu. Taka ciekawostka. Ciekawa ciekawostka, nie? Wszyscy szukają ciepła, także one też szukają ciepła. I tak jak mówię, dla mnie jest ważne, żeby mieć tą ciepłą wodę. Jak nie da rady, to pompa ciepła dogrzeje, także tu nie ma z tym dużego problemu, ale jest możliwość, to nie grzeją rury. Także pozdrawiam was wszystkich serdecznie, słoneczka życzę, jakby co, pytajcie w komentarzach, co dzieje, jak. No, jeszcze tych filmów będzie, także na bieżąco będzie zabawa. Ekrany też tam powstawiam. No, coś się wykombinuje. Także szczęścia, zdrowia. Cześć.